moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj za pomocą snobistycznego tagu książkowego, który podpatrzyłam u Oli, czyli książkowego frika, będę sprawdzać, czy jestem książkowym snobem. Wydaje mi się, że nie mam takiego snobistycznego podejścia do książek, ale dzisiejszy film może wszystko zweryfikować. Pierwsze pytanie dotyczy snoba adaptacyjnego. Czy zawsze czytasz książkę, zanim obejrzysz film? I kiedyś mówiłam, że tak. Kiedyś mówiłam, że jeśli chcę obejrzeć jakiś film, który jest ekranizacją książki, to najpierw przeczytam książkę. Ale ostatnio, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to złapałam się na tym, że przestałam tak robić, że na przykład nieraz najpierw oglądam film, potem czytam książkę, albo czasami w ogóle sobie odpuszczam książkę. Tak jak na przykład było w przypadku The Kissing Booth Netflixa, gdzie obejrzałam film, on nie był wybitny, więc książkę sobie oczywiście odpuściłam, a na przykład w przypadku Do Wszystkich Chłopców, których kochałam, przeczytałam część książki, potem obejrzałam film, który narobił mi ochotę do przeczytania dalszej części pierwszego tomu i kolejnych tomów. Także kiedyś faktycznie byłam taka bardziej snobistyczna pod tym względem, teraz po prostu to, co pierwsze wpadnie mi w ręce, po to sięgam. Ale jeśli jestem w takiej sytuacji, że chcę przeczytać książkę i chcę obejrzeć ekranizację, to zawsze najpierw sięgam po książkę, dlatego że nie lubię mieć w głowie czyjejś wizji, kiedy czytam książkę. Nie lubię mieć na przykład wizji reżysera na poszczególnych bohaterów, na poszczególne sceny i tak dalej. Wolę sobie sama wyobrazić, zanim zobaczę, jak one zostały zrealizowane filmowo. Drugie pytanie. Snobistyczna forma. Musisz wybrać tylko jedną formę książki, którą czytasz do końca życia. Którą wybierasz? Papierową, elektroniczną czy audio? Audio automatycznie odpada, dlatego że ja audiobooków słucham bardzo rzadko, nie umiem się na nich skupić, to przyspieszanie nawet dwukrotne to jest dla mnie zbyt wolno. Dopiero robię takie swoje pierwsze podejścia do audiobooków, najczęściej równocześnie czytając książkę papierową, a jakbym miała wybrać między papierową i elektroniczną, to tutaj mam duży problem, dlatego że więcej oczywiście kupuję papierowych, więcej czytam papierowych, ale wydaje mi się, że do e-booków mam szerszy dostęp i że więcej mogłabym przeczytać w wersji elektronicznej, ale chyba takie moje wewnętrzne zbieractwo mówi książki papierowe. Mogę je sobie postawić na półce, będą ładnie wyglądać, a nie wyobrażam sobie nie mieć w domu książek papierowych i nie móc ich po prostu przeczytać, więc stawiam na papier. Snobistyczna para. Czy osoba nieczytająca ma u ciebie szansę na randkę, związek i małżeństwo? Nie wiem, czy traktować te trzy elementy osobno, randkę osobno, związek osobno, małżeństwo osobno, ale właściwie w każdym przypadku odpowiedź będzie taka sama. Taka osoba, która nie czyta, ma szansę u mnie na związek, randkę, małżeństwo. Na małżeństwo najmniej, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką małżeństw, natomiast na związek czy na randkę jak najbardziej. Jedyny warunek, no bo oczywiście chciałabym spotykać się z kimś, kto czyta książki, bo to jest jak najbardziej fajne i można się wymienić opinią i tak dalej. Natomiast nieczytanie nikogo u mnie nie skreśla. Pod warunkiem, że osoba, która nie czyta, jednocześnie nie pogardza tym, że ja czytam. Bo są też takie osoby, które same nie czytają i które traktują innych, którzy czytają, jako gorszych. Albo na przykład wyśmiewają się z ich pasji, albo kompletnie tego nie rozumieją. Więc z taką osobą na pewno nie mogłabym się spotykać, która nie rozumie tego, że ja mam swoją pasję i że ta pasja to są książki. I nie wyobrażam sobie na przykład być w związku z kimś, kto będzie mi limitował pieniądze na książki albo będzie mi ograniczał możliwość zakupu. Jak mam do wyboru związek albo książki, wybieram książki. Snob gatunkowy. Musisz na zawsze wyrzucić jeden gatunek książek ze swojego czytelniczego życia, z którego więc zrezygnujesz. Najprościej byłoby dla mnie zrezygnować na przykład z poezji albo z powieści historycznych, bo to są takie książki, których po prostu nie czytam. Po powieści historyczne czy w ogóle osadzone gdzieś tam w historii sięgam bardzo rzadko, po poezję jeszcze rzadziej, ale oczywiście domyślam się, że nie na tym zadanie polega i że chodzi o wyrzucenie czegoś, co się faktycznie czyta, więc chyba najłatwiej byłoby mi wyrzucić powieści sensacyjne, bo sięgam po nie bardzo rzadko, a z takich, które czytam faktycznie dość często, chyba najszybciej byłabym w stanie wyrzucić romanse. Bo jest dużo książek w innych gatunkach, które mają ten wątek romantyczny, mają ten drobny element, które jednocześnie nie są romansami takimi samymi przez się. Bo nie wyobrażam sobie wyrzucić na przykład młodzieżówek, nie wyobrażam sobie wyrzucić kryminałów, bo kryminały, mimo tego, że w którymś momencie dla mnie stają się już powtarzalne i za szybko na przykład rozwiązuję zagadki, to lubię od czasu do czasu po nie sięgnąć. Więc nie wyobrażam sobie nie móc po nie sięgnąć. Myślę, że z romansów mogłabym zrezygnować. Jeszcze większy gatunkowy snob. Czytasz tylko jeden gatunek do końca życia. Który? I tutaj wydaje mi się, że postawiłabym na młodzieżówki. I to jest może dość głupi wybór tak z waszej perspektywy, no bo przecież młodzieżówki to jest taki głupawy gatunek dla nastolatków, tam się nic nie dzieje, wszystko jest powtarzalne i tak dalej. Ale teraz jest coraz mniej takich klasycznych młodzieżówek. W ogóle coraz mniej jest takich klasycznych, dzielonych gatunkowo książek. Bo w książkach obyczajowych pojawiają się wątki kryminalne, bo w kryminałach pojawiają się wątki romantyczne, w młodzieżówce mogą się pojawić jakieś bardzo ważne wątki społeczne,
i tak dalej. Więc wydaje mi się, że młodzieżówki to byłby bardzo dobry wybór, no bo coraz częściej wśród takich książek właśnie znajduję takie wartościowe tytuły. Tytuły, które są istotne społecznie, które niosą ze sobą jakiś przekaz, jakieś wartości, a które jednocześnie nie są w tym przekazie tak ciężkie jak nieraz obyczajówki, czy reportaże, czy jakieś takie bardziej poważne książki. Młodzieżówki mają tą swoją lekką formę, a jednocześnie mają wartości, niosą ze sobą jakieś tam wartości, więc to jest chyba ten gatunek, po który mogłabym sięgać do końca życia, tylko po ten gatunek, bo nie wyobrażam sobie skazać się tylko na obyczajówki, albo tylko na kryminały, bo w którymś momencie mogłyby mi się one przejeść. A młodzieżówki jednak to jest taki gatunek, który mieści w sobie dużo różnych książek, więc miałabym dość szeroki wachlarz pozycji do wyboru. Czytający snob, który gatunek według ciebie jest najbardziej krytykowany przez książkową społeczność? Oczywiście erotyki i romanse. Ale wydaje mi się w ogóle, że większość osób, które czyta, ma jakiś taki gatunek, który uwielbia i jakiś taki, którym trochę pogardza. Może nie mówi o tym wprost i nie mówi o tym, że, nie wiem, nienawidzi tego gatunku i nie rozumie ludzi, którzy czytają ten gatunek, ale każdy chyba ma w sobie jakieś takie poczucie, że któryś rodzaj literatury jest taki mniej wartościowy. Najczęściej mam wrażenie, że pada właśnie na erotyki i na romanse. To są książki, które na przykład dla mnie są najsłabsze, ja od nich nie wymagam zbyt wiele, nie wymagam jakiegoś takiego większego sensu, nie wymagam drugiego dna, jakiejś głębi i tak dalej, bo po prostu to są książki, które mają być guilty pleasure, które mają być rozrywkowe, ale znam też mnóstwo osób, które uwielbiają erotyki i romanse i które czytają przede wszystkim ten gatunek. Mam w ogóle wrażenie, że chyba każdy gatunek w jakichś tam kręgach czytelniczych jest pogardzany. No przecież niektórzy pogardzają powieściami historycznymi, bo są dla sztywniaków. Niektórzy pogardzają kryminałami, bo są zbyt przewidywalne. Niektórzy pogardzają młodzieżówkami, no bo przecież to tylko takie głupawe książeczki, z których nic nie wynika. Więc mam wrażenie, że właśnie co grono czytelnicze to jakiś taki gatunek, którym się generalnie pogardza, ale chyba największe baty zbierają właśnie erotyki i romanse. A tak snobów, czy kiedykolwiek ktoś potraktował cię lekceważąco, jakoś tak z góry, z powodu tego, co czytasz lub że w ogóle czytasz? Oczywiście, że tak. Wielokrotnie w takim życiu zupełnie realnym, poza YouTube'owym, ale też tutaj na YouTubie, dostawałam na przykład komentarze, jeden z najgłupszych komentarzy, jaki się pojawił na tym kanale. Pod zapowiedziami wydawniczymi na jakiś tam miesiąc pojawił się komentarz, że powinnam usunąć ten film i nagrać jeszcze raz o bardziej wartościowych książkach. Co najmniej jakby ktoś już czytał te wszystkie książki, o których mówiłam w tym filmie i był w stanie powiedzieć, że te książki nie są w żaden sposób wartościowe. Ja nie wiem, jak bardzo trzeba to podkreślać, że każdy ma swój gust, każdy czyta to, co lubi, dla każdego inne książki mogą być wartościowe i warte uwagi, więc krytykowanie czyjegoś gustu w ten sposób, czy krytykowanie wręcz filmu informacyjnego w ten sposób, dla mnie jest po prostu skrajną głupotą, bo zapowiedzi wydawnicze to nie jest ten typ filmu, w którym ja wam przedstawiam swoje poglądy, w którym przedstawiam swoją opinię, mówię o tym, że coś jest słabe, coś jest dobre i tak dalej. Mówię tylko o tym, jakie książki wychodzą, więc jak można coś takiego krytykować, tego nigdy nie zrozumiem, ale w życiu realnym też się spotykałam z takimi komentarzami, że książki są dla nudziarzy, że jak czytasz, to znaczy, że nie masz znajomych, taka trochę prawda, że nie masz żadnych innych zainteresowań, że musisz być jakaś taka sztywna, nudna i tak dalej, no bo dużo czytasz i to jest moim zdaniem strasznie krzywdzące, bo można być piekielnie interesującą, ciekawą osobą, inteligentną, mającą dużą wiedzę i tak dalej, a może to wynikać właśnie z tej pasji, którą jest czytanie książek. Więc nie, że powiem, nie reading shame'ujmy nikogo, nie krytykujmy nikogo z tego względu, że czyta, że jego pasją są książki, takie czy inne gatunki, to nie jest istotne. Chyba istotne jest to, że czytamy książki i że dzięki temu się ubogacamy w jakiś tam sposób. Przynajmniej ja tak uważam. I ostatnie pytanie. Snob kolekcjonerski. Zatrzymujesz książki i ich nie pożyczasz, czy puszczasz w świat, żeby żyły swoim życiem? I tutaj generalnie raczej mam takie podejście, że puszczam książki w świat, że lubię, żeby te książki miały jakby drugie życie, że jeśli ja coś przeczytałam, może nie do końca mi się podoba, albo podoba mi się bardzo, ale chcę się tą książką z kimś podzielić, to często dzielę się nią z wami, na przykład wysyłam komuś, albo oddaję swoim znajomym, swoim przyjaciołom, komuś w rodzinie. Lubię, żeby książki po prostu zyskiwały drugie życie, zwłaszcza jeśli ja ich nie potrzebuję na swoich półkach. Tak jak widzicie, co jakiś czas robię taki mały renament biblioteczki, trochę ją sprzątam i te pozycje, które już, do których już nie będę wracać, po prostu próbuję w jakiś sposób oddać, albo sprzedać, albo po prostu coś z nimi zrobić, żeby ktoś inny mógł się nimi cieszyć. Natomiast mam dość specyficzne podejście do pożyczania książek, dlatego że mogę pożyczać książki osobom, które wiem, że będą szanować te tytuły, że nawet jeśli coś im się zniszczy, pochlapie, zagnie i tak dalej, to w najgorszym wypadku odkupią mi książkę, bo wiem, że po prostu będą dbali o tą pożyczoną książkę tak jak o swoją, ale strasznie nie lubię pożyczania książek osobom, które po prostu przychodzą i mówią, że chcą coś wziąć. Albo ja jeszcze nie zdążę jakieś książki przeczytać, a oni już mi piszą, że jak przeczytasz, to ja chcę to i to. Są takie osoby,
którym na to pozwalam, przy których przymykam na to oko i są takie osoby, którym wręcz mówię, że moje drzwi i moja biblioteczka stoją przed tobą otworem, bo takim osobom nie mam problemu pożyczać, ale mam też takich znajomych właśnie, czy nawet członków rodziny, którzy po prostu przychodzą jak po swoje i tego bardzo nie lubię i bardzo nie lubię, kiedy osoba, której pożyczam książkę, pożycza ją dalej. Bo z jednej strony daje książce kolejne życie, ale z drugiej strony robi to bez mojej wiedzy i bez mojej zgody. Tak moja mama kiedyś robiła, że jak jej się spodoba jakaś książka, którą jej poleciłam i którą jej pożyczyłam, wyjęłam ze swojej biblioteczki, to ona ją zanosiła sąsiadce, żeby sąsiadka też przeczytała. Jakby nie mam nic przeciwko, bo wiem, że sąsiadka tych książek nie zniszczy, ale jednak wolałabym wiedzieć o tym, że książki emigrują z mojego domu. Więc jeśli pożyczam komuś książkę, to ta osoba może czuć się w pewnym sensie jako wybrana, bo to znaczy, że jej ufam i że jej wierzę, że nawet jak coś się stanie z książką, to po prostu książkę odzyskam. Miałam takie sytuacje, że na przykład pożyczałam książki moim nauczycielkom w szkole. Książka lądowała w wannie, bo mąż utopił książkę, ale na szczęście została odkupiona. Także w takich sytuacjach spoko, natomiast jeśli ktoś zniszczy albo zabiera tak na stałe, to moja relacja z tą osobą już potem nabiera zupełnie innego charakteru. To było już ostatnie pytanie, więc suma summarum nie wiem, czy wyszłam na książkowego snoba, czy jednak nie. Jeśli macie jakieś wnioski na ten temat, napiszcie mi o nich koniecznie w komentarzu. Dajcie teraz znać, jakie jest wasze podejście do pożyczania książek, czy lubicie pożyczać, czy jednak wolicie tego unikać, albo czy lubicie pożyczać książki w ogóle od kogoś, albo z biblioteki na przykład, bo wiem, że nie wszyscy lubią książki z biblioteki. Dla mnie biblioteka jest taką skarbnicą w ogóle, która jest wręcz niewyczerpanym pokładem książek, a wiem, że bardzo wiele osób nie lubi właśnie pożyczać książek z biblioteki, więc dajcie mi znać, jak to wygląda u was. No i w związku z tym, że to tak, wypadałoby na koniec kogoś nominować, więc nominacja leci oczywiście do znanych książkowych snobów, czyli do bestsellerek, poza tym do Wszędzie czytam i do Panny Fox. Dzisiaj dziękuję wam za oglądanie, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!